zapadły bardzo ważne decyzje o przyszłości, kształcie Polski. Ja wiem, że młode pokolenie już nie za bardzo wie, co to wtedy się tutaj wydarzyło, dlatego musimy to kultywować, pokazywać tą historię, a z drugiej strony oddać część tym, którzy całe swoje życie poświęcili walce o to, żeby pracownik w Polsce, żeby obywatel, żeby człowiek miał swoją godność, miał godne warunki pracy i płacy, i po to tu też jesteśmy po raz kolejny.